Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a wy wam cydry, tęcza i wiadro brokatu. Znowu nadajemy na dwa fronty, czyli nadajemy na Instagramie i nadajemy na Facebooku. I słuchajcie, dzisiaj kolejny krótki vlogmasowy film odnośnie pewnych magicznych spraw, także mam nadzieję, że będziecie z tych filmów krótkich zadowoleni i dzisiaj będziemy, patrzę, że mam w planie na środę, o wezwaniach żywiołów. Tak jak wam wczoraj opowiadałam i ten film już możecie zobaczyć na IGTV o otwarciu kręgu, wezwania żywiołów są kolejnym jakby punktem w rytuałach magicznych, szczególnie tej magii ceremonialnej. I możemy się oczywiście bez otwarcia kręgu, bez wezwań żywiołów bardzo dokładnie i dobrze magikować. Natomiast fajnie jest, jeżeli znamy pewne metody i zaczynamy je stosować i może sprawdzamy, i czy to metoda dla nas. Więc zaraz po otwarciu kręgu wezwania żywiołów, bądź w magii bywa odwrotnie, że najpierw wezwanie żywiołów, a potem otwarcie kręgu. Bywa różnie, zależy od estetyki, od tego, co lubimy. To również jest do wypróbowania. Natomiast podam wam kilka takich fajnych wezwań żywiołów. Dlaczego to robimy? Otóż oprócz tego, że granice kręgu, które zataczamy przed magicznymi rytuałami, są to bardzo takie ochronne granice. Oczywiście granice mentalne. Czasem posypujemy ten krąg solą, kwiatami, kropimy wodą, tak żeby jak gdyby zaznaczyć w fizycznym świecie jego obecność. Możemy również użyć sznura, którym obtaczamy krąg. Natomiast w bardzo dużej mierze cała ta nasza ochrona i obrona, no składamy ją w ręce czterech żywiołów właśnie. Dlatego, że pracując magicznie, czy jest to magia ludowa i magia szeptów, która odnosi się do sił wyższych, które nazwane są często na przykład z prawosławnymi świętymi, tak jak świętym Mikołajem, ale jednak jest to siła wyższa. Natomiast wiedźmy od wiek wieków, od tysięcy lat szamani pracowali właśnie z żywiołami, bo są to pierwotne i podstawowe siły. One oczywiście przez wieki narosły w nazwę, narosły w to, jak mogą wyglądać, ale przede wszystkim jest to ten rodzaj pierwotnej siły, co wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni. No ale dobra, pojechaliśmy Faustem. Chodzi o to, że żywioły jako cztery elementy, które łącząc się wspólnie tworzą ten piąty element, jakim jest eter, również dodają moc naszym działaniom. My tutaj na świecie fizycznym jesteśmy ograniczeni w tej naszej fizyczności. Mamy ciała, które starzeją się, więdną, ciała, które nie pozwalają lewitować, ciała, które ograniczają telepatię. Dlatego wspomaganie się siłą czterech żywiołów właśnie w naszych magicznych działaniach jest bardzo pomocne przy realizacji naszych marzeń. No bo czym jest magia? Magia jest taką zmianą zastanej rzeczywistości, żeby spełniała ona nasze oczekiwania przede wszystkim. I właśnie ten kolejny krok, czyli wezwania czterech żywiołów, słuchajcie, mogą być od najprostszych, typu wzywam Pana północy, południa, wschodu i zachodu, po to, by stanęli tutaj przy mnie w rytuale i dodali mi swoich mocy, po najbardziej skomplikowane inwokacje, a szczerze powiedziawszy, na jedno wychodzi. Zależy od estetyki, którą lubimy używać, zależy od tego, do którego wezwania przyzwyczajimy się najbardziej i które będzie takim naszym ulubionym wezwaniem. Moim ulubionym wezwaniem przez lata było to najprostsze wezwanie. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. To takie najprostsze, najfajniejsze, najbardziej przeze mnie znane na pamięć. Powiem wam, że obserwując wróżki zagraniczne,
Też te wróżki dzielą się na takie, które w prosty sposób przyzywają żywioły, kłaniając się na poszczególne strony świata i prosząc o wsparcie, a są takie, które godzinami dzwonią w dzwonki i przyzywają żywioły i wszystkie siły i wszystko, i też dobrze. Tutaj nie ma jednej dobrej metody, tutaj wszystkie metody są dobre, z tym, że właśnie chodzi o to, żeby wybrać tę metodę dla siebie. Pamiętajmy jednak, że wezwanie żywiołów wzmacnia naszą moc sprawczą, czyli na tej pajęczynce życia poruszamy tą nitką, którą oni razem na tej nitce z nami skaczą i dodają mocy. Przeczytam Wam teraz takie proste wezwania, które również można zastosować. Zaraz sięgnę do swojej księgi cieni. Ja na przykład ostatnio, może to nie jest najprostsze wezwanie, ale takie, które lubię najbardziej. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Dodaj nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogni płomieniach, wzywam go poprzez ogniska, świece i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam go poprzez jeziora i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ziemi, wzywam go poprzez pola, łąki, lasy i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. To jest takie moje ulubione na ten czas, tak mi się sprzymierzeniec ładnie brzmi. Należy pamiętać, że wezwania żywiołów też dzielą się na... Znaczy możemy wzywać władców żywiołów, strażników ziem północy, wschodu, zachodu, i to jest takie wezwanie już jakby całego władcy tego żywiołu. Natomiast możemy wzywać pomniejsze elementale, takie jak gnomy, dżiny, rusałki, salamandry. Salamandry, czyli płomieniaki do ognia, gnomy, czyli do ziemi, krasnoludy, rusałki do wody, dżiny do wiatru. Należy również pamiętać, że wzywamy żywioły na północ, mamy ziemię, na południe mamy ogień, na wschód mamy powietrze, na zachód mamy wodę. Jeżeli wzywamy żywioły w danym rytuale, to tak samo jak otwieramy krąg, należy go zamknąć. Pierwsza zasada otwierania kręgu. Jakkolwiek to nie zrobicie, trzeba zamykać. Znaczy może trwać i 20 lat, ale trzeba go wreszcie zamknąć. Pamiętaj, tak samo jak była u Grzegorza, witaj w ogóle Grzegorzu, magia luster, otwieraliśmy krąg, to ja go potem zamykałam. Co prawda już nie ze wszystkimi, ale zamknięty został, żeby tam portal otwarty nie był. Taka prawda. Natomiast jeżeli chodzi o wezwanie żywiołów, jakie wezwiemy, to trzeba im podziękować i o tym należy pamiętać. Najłatwiejsze podziękowanie: na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję, a żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Od jakiego punktu zaczynamy wezwania żywiołów? Słuchajcie, różnie, dlatego że w różnych rytuałach zwracamy się na dany kierunek jako pierwszy. Są rytuały, gdzie zaczynamy od wschodu, są rytuały, gdzie zaczynamy od północy i to są najczęstsze kierunki. Natomiast są też rytuały, gdzie się zaczyna od zachodu czy od południa. Tak to po prostu bywa. A ja tak jak wczoraj przejrzę wezwania właśnie. Trochę Wam przeczytam, będziecie mogli sobie zanotować. Czy można używać kamieni żywiołów zamiast na przykład świeczki, wody, soli, kadzidła? Oczywiście, że tak. Albo symboli alchemicznych? Oczywiście, że można. Tutaj takie pytanie padło. Słuchajcie, na przykład wezwanie. Ogień przedwieczny wzywam przez wieki, niech doznam dzisiaj jego opieki. Powietrze wzywam z jego wschodnich krain, niech stanie przy mnie w tym rytuale. Wodę przyzywam w kręgu rejony, niech da mi siłę, moce, ochrony. Ziemię wywołam z głębin otchłani, w tym rytuale dziś przy nas stanie.
Dobra, no tam trochę poszukam, bo trochę mam różnych, żebyście sobie mogli posłuchać, jak te wezwania brzmią. Może jakieś swoje ulubieńsze znaleźć. Przez jasność, to na Julę będzie. Przez jasność zwyciężającą mrok, odradzającą się przez wieki. Wzywam żywioł ognia, niech doznam dziś jego opieki. Potem wzywam żywioł wody, niech doznam dziś jego opieki. Także. A zamknięcie poprzez jasność zwyciężającą mrok, odradzającą się przez wieki. Dziękuję żywiołowi ognia, dziękuję za moce opieki. Także. Słuchajcie, tak może być. Tutaj mamy mojego sprzymierzeńca ulubionego. W tym świątecznym dniu, poza fizyczną przestrzenią i poza ludzkim czasem, wzywam Cię, Władco Ognia. Stań przy mnie, oczyść mnie, wzmocnij mnie. Zapraszam Cię do kręgu, o pradawna istoto płomieni. Potem jest Władco Wody, pradawna istoto wody bądź kropli. Także też tak można. Mówię, wezwania są różne. Różne i różniste. Będzie moja świetna używana. To też jest bardzo ładne. To będzie na pełnię stycznia. Wzywam Was dzisiaj w tę szczególną noc. O prażywioły jeden za drugim. Okażcie dzisiaj wielką swoją moc. Ogniu trzeszczący w domowym kominie. Ogniu z ogniska, z domowej przystani. Ty, co ogrzewasz i duszę ocieplasz, dziś przy mnie murem mocy moja staniesz. Wodo płynąca, moja wodo matko, przybądź dziś do mnie, daj ponieść się sercu. Otul mnie dzisiaj i oczyść mnie gładko, bym czysta stanąć mogła na tym wiecu. Wietrze potężny i psotny wietrzyku, przybądź tu dzisiaj na moje wezwanie. Przynieś zmian dobrych, skutecznych bez liku. Niech noc magiczną w istocie się stanie. Ziemio potężna, ziemio ma prastara, wnieś dziś do kręgu poznanie i wieki. Będziemy razem moc silną wyzwalać, gdy magia spłynie z Twojej silnej ręki. Także takie wezwanie również. Lubię. Czekajcie, może jeszcze co znajdę. Może tak się wydarzy. Tak, taka jest prawda, że najczęściej już, jeżeli macie opracowane swoje ulubione wezwanie, ulubione otwarcie kręgu, to w pewnym momencie zapisujecie już tylko zaklęcie środkowe, czyli jak wykonać rytuał, dlatego że do każdego rytuału dodacie to, co potraficie na pamięć po prostu. Albo na przykład, ogień przyzywam z południowych krain, niech władczy i silny dzisiaj przy nas stanie. Wodę przyzywam z jej zachodnich krain, niech łagodnym szeptem wsparcie swoje daje. Powietrze przyzywam z jego wschodnich krain, niech silne i mądre dzisiaj przy nas stanie. Ziemię przyzywam z jej północnych krain, niech silna, mocarna sił nam swych dodaje. Także tutaj to jest z tajnych rytuałów, to nie. Też są specjalne wezwania. Na przykład pokażę Wam tylko, jak robimy jakiś rytuał, to tyle jest wezwania żywiołów. Znaczy jednego, bo potem się powtarza. Stań w kręgu i spójrz na mnie, na Twą pokorną córkę. Napełnij mnie swoją jasnością. Takie rzeczy się dzieją, słuchajcie, w otwarciach kręgu. Dzielimy rytuały na pudełkowe i niepudełkowe. Haha. Tak, Antonina, dokładnie tak. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. I od razu plan na dzisiaj jest taki, że o 21 mamy, nie zajrzę do buletu, rytuał na wybaczenie na YouTubie, także zapraszam bardzo serdecznie. A jutro opowiem Wam o trzęsącym się słoiku bogactwa, który niekoniecznie może teraz trzeba robić po nowiu, tak? Ale słuchajcie, trzęsący się słoik bogactwa na jutro. Także wypatrujcie w IGTV albo na fanpage'u tutaj Wróżki Joanny filmiku. Nie wiem o której porze.
Dlatego, że jak tylko mam chwilę, ja za 20 minut zaczynam nauczanie online. Trzymajcie kciuki. Nie jest to prosta sprawa. Wysłuchać wszystkich piszczących flażoletów naraz przy lagowaniu głosu, dźwięku, w ogóle dramat. Ale dajemy radę. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia na rytuale, mam nadzieję, bardzo licznie. Kanał Joanna Wiśniewska Hrabina. I tam robimy dzisiaj drugi rytuał z cyklu vlogmasowego, czyli wybaczanie. I na tym się spotykamy. Buziaki, wybaczanie czego? Generalnie wybaczać, czy trzeba coś wybaczać? Trzeba po prostu promieniować miłością i wybaczeniem. Bo nawet sobie czasem możemy sprawy nie zdawać, że największe wybaczenie jest wtedy, kiedy wybaczymy sami sobie. I to jest cała magia. Dobra, Facebooku papa. Zobacz.